W dzisiejszym Klubo Tygodniku będziemy rozmawiać o geopolityce. Klubo Tygodnik Lubiny. Michał Lubina, Instytut Bliskiego Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Klub Jagielloński się kłania. W moim debiutanckim nagraniu dla Klubu Jagiellońskiego chciałem Państwa serdecznie powitać i zachęcić do kliknięcia artykułu, który ukazał się na portalu Klubu Jagiellońskiego, Pułapka Geopolityki, artykułu napisanego przez Łukasza Federka i przeze mnie. Włączamy się do tej debaty, włączamy się do niej w inny sposób niż do tej pory. Do tej pory raczej krytykowaliśmy szeroko rozumianą geopolitykę, teraz przedstawiamy własne stanowisko i w tym artykule macie Państwo skondensowane nasze argumenty, zebrane i przedstawione jako kontrnarracja. A jak mówił klasyk, nie burzcie komitetów, zakładajcie własne, no to właśnie to robimy. No i oczywiście ta debata wiąże się z moją debatą z Jackiem Bartosiakiem, która krąży po internecie. No i kilka uwag do tej debaty, dlatego że może zostałem zalany na Twitterze, Facebooku różnymi komentarzami. Ja nie lubię Twittera i Facebooka, nie lubię na nich dyskutować. Tak? To tam jest miejsce, w którym się lajkuje, podaje dalej. Generalnie jest to miejsce służące do samochwalstwa, natomiast no nie do poważnej dyskusji, dlatego że pozwólcie Państwo, że na część tych argumentów odpowiem tutaj. No więc takim pierwszą wątpliwością bardzo wyraźną, którą mi tam wielokrotnie zarzucano, było, że to, że jestem nie wiadomo jakim idealistą, który dąży do prawdy. No otóż to hasło rzucone w debacie o tym, że interesuje mnie prawda, nie ma nic wspólnego z idealizmem, ani z jakimś oderwaniem od rzeczywistości, ponieważ ja traktuję prawdę bardzo, bardzo konkretnie, tak po arystotelejsku, czyli że jest to zgodność twierdzenia z rzeczywistością. I problem polega na tym, że wiele osób traktuje prawdę w sposób metafizyczny, religijny i tak dalej, co się generalnie wiąże z tym, że w języku polskim, inaczej niż na przykład w rosyjskim, nie ma rozróżnienia między tą prawdą taką arystotelejską, właśnie zgodność twierdzenia z rzeczywistością, a prawdą duchową. W rosyjskim jest prawda i istina. No i to rozwiązuje trochę sprawę. No u nas tego nie ma i bardzo często właśnie prawda jest używana w taki patetyczny sposób, który oczywiście jest na miejscu, tak, w kościele, w innych miejscach duchowych, metafizycznych, tak, natomiast no nie w debacie o polityce. Także to, że jako akademik dążę do prawdy, to jest całkowicie działanie statutowe. No a drugą rzeczą, która wzbudziła szczególne emocje, było oczywiście w tym artykule, był nasz sprzeciw wobec pomysłu rzuconego w trakcie debaty, żebyśmy się zastanowili, jak zlikwidować obwód kaliningradzki. No już nasz sprzeciw wynika z dwóch przyczyn. No po pierwsze dlatego, że ta idea jest świetnym przykładem myślenia kategoriami strategicznymi, tak? Strategicznymi, strategii militarnej, że strategia militarna warunkuje politykę zagraniczną. A tak nie jest, przynajmniej nie w Stanach i to pokazujemy w tekście. Więc to jest jakby nasz sprzeciw wobec tego pomysłu. Drugi nasz sprzeciw wynika raczej z tego, że no, takich rzeczy nie powinno się mówić publicznie. Tak? To jak najbardziej trzeba je omawiać, ale nie publicznie. Tak? Więc to jest, nie uważam, żeby to służyło Rzeczypospolitej. Także to są nasze sprzeciwy. No i tak więc podkreślam, to nie jest sprzeciw wobec samej idei. To jest sprzeciw wobec tego, że ona zasadniczo jest ideą, która przecenia znaczenie strategii militarnej w polityce zagranicznej, no a po drugie dlatego, że no jednak powinna pozostać w ukryciu. Także to są te dwie rzeczy. Jeszcze jedno nawiązanie z debaty, już ostatnie, bo nie przesadzajmy, to takie, że jednak potrzeba by tutaj uporządkować pojęcia. Jak rozumiemy geopolitykę? No jak podkreślałem w trakcie debaty, ja rozumiem geopolitykę jako pewną szkołę myślenia o polityce, natomiast tezy Jacka o tym, że geopolityka jest obiektywną rzeczywistością, są oczywiście bardzo ciekawe intelektualnie, natomiast one koło nauki nie stały. Tak? To jest coś, co wyłącza go z nauki i wstawia go do idei politycznych, do doktryn politycznych, myśli politycznych i tak dalej. I żeby była jasność, ja uważam, że to jest przeciekawa idea, tak jak kiedyś pisałem w recenzji Jacka, uważam, że to jest przeciekawa idea, jest jedna z ciekawszych idei w trzeciej RP odnoszących się do polityki zagranicznej. Ja w ogóle uważam, że ona powinna być studiowana, tak jak na UW kiedyś były
zajęcia z myśli politycznej Jarosława Kaczyńskiego, tak myślę, że na UJ-cie mogłyby być zajęcia z myśli politycznej Jacka Bartosiaka. Ja polecam kolegom z politologii zajęcie się tym tematem. Na pewno będzie to bardzo popularne wśród studentów. Natomiast no, z punktu widzenia naukowego mówienie, że geopolityka jest obiektywna, jest oczywistym no, niedorzecznością. Tak? No, nie można w ogóle tak mówić. Natomiast mówienie, że geopolityka wpływa na decydentów, że geopolityka jest istotna, że jest paradygmatem, który tłumaczy coś i tak dalej, no to oczywiście można, tak, tu jest dyskusja jak najbardziej, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, absolutnie tego nie tłumimy, nie rozumiem tych zarzutów, nigdy nie mówiłem, że czegoś nie należy czytać, wręcz przeciwnie, należy czytać tych wszystkich Mackinderów, Mahanów, to jest proste, tak, to nie jest jakieś szczególnie głębokie intelektualnie, to się szybko przeczyta, więc jak najbardziej trzeba to czytać, tylko po prostu właśnie debatować z tym, bo i tu jest clue naszego artykułu, po prostu uważamy, że geopolityka jako szkoła myślenia na temat polityki, no jest po prostu słabym narzędziem. No, słabo nam umożliwia badanie rzeczywistości, przewidywanie, czego dowodem jest to, i to pokazujemy w tekście, jak wielu znanych geopolityków się ciągle myli. No, Friedman, Brzeziński, Kaplan. I żeby nie było, to nie jest to, że oni są złymi analitykami czy złymi politologami. Nie, no po prostu wpadli w pułapkę geopolityki, dlatego że przez zastosowanie metod geopolitycznych po prostu się pomylili. Tak? No i o to właśnie chodzi, tak? że jak się stosuje geopolitykę, się wpada w pułapkę geopolityki, bo się nam wydaje, że świat jest prosty i możemy łatwo przewidzieć, no okazuje się, że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Jeszcze jedno zdanie na temat tych pojęć, ponieważ w debacie to padło, że geostrategia. Ja nie mam nic przeciwko słowu geostrategia, tylko nie chciałbym, żeby ono było stosowane zamiennie do tego, co już dawno nazwaliśmy polityką zagraniczną. No bo bardzo często w narracji to po prostu jest synonim polityki zagranicznej. No i już tak się umówiliśmy, że nazywamy to polityką zagraniczną. Są ministerstwa spraw zagranicznych i tak dalej, a nie ministerstwa geostrategii. No może się to kiedyś zmieni, tak? Natomiast zasadniczo to jest to, co nazywamy polityką zagraniczną państw. No i jakby mylenie tych pojęć nie służy debacie. No ale przechodząc już do podstawowego wątku, czyli do artykułu, do tych naszych komitetów. Tak? Nie będziemy tam palić, podpalać innych, tak? Czy się mocować, tylko bardzo wyraźnie chcemy przedstawić kontrnarrację. No i pokazujemy jakby dwie drogi możliwości pójścia niegeopolitycznego. No, pierwszą z nich jest zastanowienie się, czy częściej na świecie jest wojna, czy pokój. No i oczywiście konkluzja, która wynika z przedstawionych przez nas statystyk i z różnych teorii, na które się tam powołujemy, jest kontrintuicyjna. Dlatego, że intuicyjnie nam się wydaje, że jest więcej wojen, że no ciągle jesteśmy bombardowani medialnymi informacjami o kolejnych konfliktach, no ostatnio z Syrii, tak? Także wydaje się nam, że jest więcej konfliktów. Tymczasem w rzeczywistości jest ich mniej, a już na pewno nie ma konfliktów globalnych od II wojny światowej. I żeby nie było, to oczywiście dla tych, którzy mają nieszczęście uczestniczyć w tych konfliktach, dla tych ludzi to jest ogromna tragedia i nikt tego nie deprecjonuje. Natomiast patrząc globalnie, no to mamy wcale nie najgorszy okres pokoju. No oczywiście można by dyskutować, czy on się zmniejsza. Tak? Zmniejsza się, ale dalej jest to całkiem dobry okres. No i zasadniczo następuje ekonomizacja stosunków międzynarodowych. Większość konfliktów jest ekonomiczna, a jeśli są wojskowe, to najczęściej są to konflikty na obszarach zastępczych, w których interweniują mocarstwa. No i my to bardzo wyraźnie pokazujemy w tym tekście. No a druga możliwość patrzenia na stosunki międzynarodowe niegeopolitycznego to oczywiście patrzenie na politykę wewnętrzną kraju. No bo to polityka wewnętrzna decyduje o wyłanianiu się liderów, o ich upadku i dzieje się tak zarówno w demokracjach, jak i w autorytaryzmach. Oczywiście w demokracjach inaczej w autorytaryzmach. Ja pisałem tą część na temat autorytaryzmów, więc trochę o niej więcej powiem. No po prostu w autorytaryzmach zawsze najważniejsze jest przeżycie reżimu czy dyktatora. No i to jest najistotniejsze i najczęściej zagrożenia płynące dla władzy danego reżimu autokratycznego płyną z wnętrza kraju. No tam przedstawiamy bardzo ciekawą statystykę, z której wynika, że w okresie powojennym około 5% dyktatorów zostało obalonych przez interwencję zagraniczną. A reszta została obalona przez przeciwników wewnętrznych, różnie, czy tam spiski, to najczęściej, tak? No, ale czy tam jakieś demonstracje, czy inne transformacje ustrojowe. Natomiast no, najważniejsze jest to, że główni przeciwnicy są wewnątrz kraju. To wnętrze kraju decyduje i dlatego trzeba wejść do tego wnętrza. I to jest oczywiście super trudne, dlatego że mamy tam mnóstwo aktorów, mamy mnóstwo czynników. To się bardzo komplikuje. To
To jest bardzo trudne, dlatego że wejście do takiego wnętrza kraju może nas doprowadzić do tego, że już w ogóle przestaniemy w ogóle teoretyzować, dlatego że widzimy ogrom tych czynników. No ale niestety jest to pewna konieczność. Jak się to robi dobrze, no to wtedy jest wtedy dużo większa możliwość trafnego przewidywania przyszłości. Także te dwie drogi, patrzenie na to, czy raczej pokój, czy raczej wojna, oraz patrzenie na politykę wewnętrzną, to są nasze propozycje dla osób, które poszukują, które nie są pewne, które są zainteresowane, które chcą czegoś więcej. No i właśnie do nich je kierujemy, mając nadzieję na dalszą część debaty, dlatego że ta debata jest generalnie bardzo ciekawa. Ta debata jest z naszego punktu widzenia jest takim swoistym hobby, dlatego że no, robimy to po pracy, tak? To nie ma żadnego wpływu na naszą pozycję zawodową, nie ma żadnego znaczenia. Tak? Natomiast no, to jest bardzo ciekawa intelektualnie, taka szermierka intelektualna, takie hobby. Można sobie tutaj ćwiczyć argumenty, to dobrze wpływa na taką kondycję intelektualną. Także generalnie jest debata jest czymś dobrym i miejmy nadzieję, że będzie się dalej toczyć. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. No i zachęcam do własnych przemyśleń, lektur i rozważań. Dziękuję pięknie.